Kiedy słyszy alarmu dźwięk, gotów jest ratunek nieść. Problem masz, do sama dzwoń, poda ci pomocną dłoń. Więc nie ma się co bać, na straży stoi sam, spokojnie możesz spać. Poczuwa sam, ma odwagę jak lew, jest tam, gdzie dzieje się źle. Strażak Sam. Mandy i Wielka Góra. No proszę, szykuje się pracowity dzień, co? O, tak, zdecydowanie, ale wiesz, ja kocham tę pracę i mogę coś dzieciakom fajnego pokazać i sam też co nieco zobaczyć. Mandy, no szybciej, ty czytasz? Co ty właściwie czytasz? Drogę na sam szczyt Musa Robertsa, największego alpinisty na świecie. Kochani, wsiadamy. My pierwsi, proszę pani. Szybciej, bo nie zdążysz. Kochani, bawcie się dobrze. Dziękujemy, panie Sam. Wiesz, ta książka jest naprawdę fantastyczna. Też bym tak chciała wspinać się po górach. Dobra, dobra. Chyba jesteś trochę za mała jednak, co? Właśnie, że nie. I założę się, że mus pozwoli mi się dzisiaj wspiąć na wielką górę. Tak, i to na sam szczyt. Jasne, chyba śnisz. A czytałaś już, jak idzie przez przełęcz w krótkich spodenkach, a wokoło szaleją śnieżne wiatry i zabiecie? No pewnie. Teraz czytam, jak się wspina na zbrożoną skałę, a ma przy sobie tylko zwykły nożyk. O, odważny człowiek. O. Może i mus Roberts jest odważny, ale i tak wszyscy wiedzą, że sam jest 100 razy odważniejszy. A, tak, 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 tak. Najodważniejszy, tak. Cześć, dzieciaki. To co, powspinamy się dzisiaj trochę? Ja muszę już doczekać! To nie czekamy. W takim razie w drogę. To jest ścianka do wspinaczki. Pokażę wam dzisiaj, jak się poruszać nie w górę, ale wzdłuż skały. Patrzcie, mamy tu mnóstwo takich malutkich uchwytów. I na ręce, i na stopy. I to ma być ta twoja wielgaśna góra, Mandy? Cała tajemnica polega na tym, żeby trzymać się jak najbliżej ściany. I przeszedłem. No dobrze, to kto na ochotnika? Ja! W porządku, Mandy, w takim razie ruszaj. Tylko pamiętaj. Dobra, pamiętam. Trzeba się trzymać jak najbliżej ściany. Ach, skończyłam. Popisuję się. To co, mogę się już wspinać na naszą wielką górę? O nie, jeszcze nie. Najpierw musisz trochę poćwiczyć na mniejszych górkach. Zgoda? To co? Kto następny? Ja! Coś mi się wydaje, że nie będziesz się jednak dzisiaj wspinać na wielką górę. A będę, Normanie Price. Cierpliwości, jeszcze zobaczysz. I już. Powinno wystarczyć. Elvis, zjeżdżamy! Mus Roberts to by się pewnie wspiął na tę wieżę bez żadnych podnośników. Może, ale ognia to by na pewno tak dobrze nie zgasił jak sam. Pewnie masz rację, tyle że sam nie napisał fantastycznej książki o swoich przygodach. Penny, ale doskonały pomysł. Napiszę genialną książkę o największych akcjach ratunkowych strażaka Sama. Czuję, że zaczynam łapać, o co tu chodzi. Tamto wspinanie wcale nie jest takie fajne. Co ty gadasz? Wspinanie jest super. No to brawo, moi drodzy. Naprawdę świetnie sobie dzisiaj poradziliście. Niestety to tyle. Teraz ja powinienem trochę poćwiczyć. Aha, dobrze. W takim razie czas wolny. Możecie iść sobie na spacer, pobawić się albo na przykład zjeść drugie śniadanie. Super, dziękujemy. Mus, a powiedz, na co się będziesz wspinał? Na naszą górę, kochanie, od północnej strony. Wspinam się tam właściwie codziennie. Wow! I myślę, że niedługo będziemy się wspinać razem, bo wiesz, mała, masz prawdziwy talent. Ale super! Dzięki, bardzo się cieszę! Tak bym chciała dzisiaj wejść na tę naszą wielką górę. W sumie to powiedział, że mam talent. Może jak go dogonię, to mi się pozwoli wspinać.
Sam, słuchaj, zbieram informacje do książki. Tytuł jest taki: Odważny aż po pas. I to o tobie to będzie, wiesz? Książka o mnie? Elvis, no coś ty, a po co? Nie będzie to gruba książka. O nie, nieprawda właśnie, bo ja napiszę o twoich najlepszych akcjach ratunkowych. Zobaczysz, wszyscy się będą zaczytywać. I zacznę od tego, jak Norman wsadził nogę do wiadra i nie mógł wyjąć. Ale wiesz, ja mu tylko kazałem zdjąć but. Nie było to nic wielkiego. Ojej, no rzeczywiście nie bardzo. Ale hej, nie, ty się nic nie martw. Na pewno przypomnę sobie jakieś twoje super wyczyny. Niedobrze. Zgubiłam się. Mus! Mus! Gdzie jesteś? Stąd to tylko można chyba do góry. Sam, już wiem. Słuchaj, pamiętasz, jak ratowałeś Doli z naszej strażackiej wieży? Proszę cię, to były tylko ćwiczenia, nie ma o czym pisać, naprawdę. Koleżanko Morris, właśnie przeczytałem, jak mus wspiął się na lodowiec za pomocą trzech wykałaczek. O! Właśnie i w dodatku całkiem sam. Prawda? Ależ odważny człowiek. Czemu nie mogę sobie przypomnieć tych wszystkich super odważnych akcji sama? Ojeju, po co ja to zrobiłam? No i co dalej? Niewiele brakowało, co? Ale ty jesteś odważny. Tak się strasznie bałam, dziękuję. Wiesz, sytuacja nie wygląda najlepiej. Jak to? A także ja sobie stąd spokojnie zejdę. Ale niestety nie dam rady zabrać cię ze sobą. Nie? Ale jak to? No dzieci, pora wracać. Nie wiecie może, gdzie jest Mandy? Mandy! Mandy Flat! Proszę pani, bo ona powiedziała, że chce się wspinać na Wielką Górę. Nie wiem, może ona tam poszła. A niech mnie. Myślę, że trzeba wezwać sama. W takim razie ja wracam po niego do miasta. Mandy Flat zaginęła gdzieś w okolicach Wielkiej Góry. Mandy Flat zaginęła gdzieś w okolicach Wielkiej Góry. Gdzieś na Wielkiej Górze zgubiło się dziecko. Przyjąłem. Na razie nic nie widzę, Sam. Na pomoc! Ratunku! Spokojnie! Za chwilę was ściągniemy! Znalazłem ich. Są na północnej ścianie. Dobra, już lecę! Tom, opuść podwójną uprząż. Dzięki, widzimy się na dole. Miałaś szczęście, mała, nic ci się nie stało. Ale myślę, że chyba nie powinnaś jeszcze wychodzić sama w góry. Góry są naprawdę bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Ja wiem, przepraszam. Po prostu strasznie, tak strasznie chciałam się dziś wspinać. Wiem, ale chyba jeszcze troszkę powinnaś poćwiczyć. Dobrze, obiecuję. Nic się nie martw, zobaczysz. Jeszcze wejdziesz na sam szczyt. Jeśli chcesz, z przyjemnością wszystkiego cię nauczę. Jestem do usług. Poważnie? Dzięki. Jak dobrze, że nikomu się nic nie stało. I znowu mus się wykazał i jest super wielkim bohaterem. Ja nie żartuj, nie dałem rady pomóc Mandy. To sam jest bohaterem. I to takim najprawdziwszym bohaterem. O, bohater? Ja nie, no nie przesadzałbym aż tak. Świetnie, czyli nareszcie mam o czym pisać. To do roboty. Rozdział pierwszy. Akcja na straszliwej górze. No już, opowiadajcie, ale ze szczegółami, dobrze? Wersja polska na zlecenie Mini Mini Plus Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Barbara Ejman. Dźwięki montaż Janusz Tokarzewski.
Kierownictwo produkcji Anna Kuszewska. Wystąpili Tomasz Błasiak, Stefan Knote, Brygida Turowska-Szymczak, Monika Wierzbicka, Łukasz Talik i inni.